Proszę Państwa, druk numer 440 referuje Łukasz Filipiak. To jest uchwała w sprawie rozszerzenia składu osobowego dzielnicowego zespołu koordynacyjnego działającego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa danych Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków na 2011-2015. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się o włączenie do składu dzielnicowego zespołu koordynacyjnego pani Agnieszki Sobczyk, nie będącej radną, wyrażającej wolę obecnictwa w pracach zespołu. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie do podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania? Ja mam pytanie, bo przecież każdy może przyjść. Tak, ale każdy też ma prawo, jeżeli chce być włączony, bo teoretycznie powoływaliśmy zespół, rozszerzaliśmy lub zmniejszaliśmy jego skład. Jak najbardziej każdy może zgłosić pracę, ale jeżeli ktoś chce być formalnie też wpisany, jak najbardziej ma do tego prawo. Nie ma, będzie poza wyrażeniem zgody, ale my nie spodziewamy się, żeby tyle osób przyszło. Praktyka, proszę powiedzieć. Co to znaczy kuchacze włączenie do składu zespołu? Czy otrzymuje prawo głosu w tym zespole? Tak, może tak, być w głosowaniach, brać udział? Tak. I co to de facto oznacza? Czy to również można dołączać osoby spoza rady do komisji rady? Rozumiem, to nie jest komisja rady, więc ciało pomocnicze. A jakie kompetencje ciało pomocnicze ma? Czy jeżeli będzie projekt, czy może zgłaszać projekt uchwały? Tylko poprzez komisję. Wnioskuję. Tylko że praktyka wypada na tym, że posiedzenie komisji zespołu odbywa się praktycznie w tym samym czasie. Dlatego forma, czy teoretycznie de facto. Ja robię radę odbywa, tak? Tak, ze względu na praktykę. Tak też w wielu dzielnicach tak się odbywa, dzięki temu jest lepsza frekwencja, a po drugie radni są w jakiejś formie konfrontowani. Uznajemy, że znaczy przynajmniej to jest moja ocena i chyba z tego z kolegów wypowiedzianych radnych z komisji, że jest to mimo wszystko chyba najlepsze rozwiązanie. Nie robić osobnego spotkania w osobnym terminie. W niektórych dzielnicach tak jest. To się nie sprawdza, jeżeli chodzi o frekwencję. Jak to motywuje, to chyba się nie chęta do pomocy i współpracy. Chce się zająć. Chęta do współpracy i pomocy. To jest pani, żeby Państwu przybliżyć postać tej pani, to jest pani, która jest mieszkanką naszej dzielnicy, mieszka na ulicy Prusa. To jest pani, która startowała w konkursie na dyrektora zespołu szkół nr 18 i przegrała z panią dyrektorką, która dzisiaj jest w ten konkurs. Natomiast była bardzo wysoko oceniona przez komisję wtedy. Z tego co wiem, startowała teraz w konkursach na dyrektora kolejnych kilku szkół w Krakowie. To jest stosunkowo nowa mieszkanka tej dzielnicy. Tyle o niej. Może dodałem, prawda? Zespół. Ale byłam na kilku spotkaniach już bez Ja Państwu ten zespół Bezpieczny Kraków to jest taki autorski pomysł sprzed kilku lat między innymi pana prezydenta i strażników miejskich i policji. No chodziło o to, żeby wypracowywali mieszkańcy razem z radnymi mechanizmy, które zwiększą bezpieczeństwo w Krakowie. Trudno powiedzieć, czy ten, znaczy ja zaryzykuję stwierdzenie, że ten zespół na razie nie spełnia swoich funkcji takich, jakie były zakładane. Natomiast zawsze należy dawać szansę nowym osobom, które się przyłączają do takich zespołów, bo może one są w stanie obudzić i nowego ducha, prawda, wnieść w pracę tych zespołów. Ja uważam, że każdy mieszkaniec, który ma ochotę pracować na rzecz społeczeństwa, powinien mieć do tego prawo, tym bardziej, że to mu gwarantuje jakby założenia tworzenia tego zespołu. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.